No i jesteśmy w kolejnym konkursie w GAPA. Lista startowa kwalifikacji na wygląda w taki, a nie inny sposób. No i co tu więcej mówić? Zapraszam Was do zapisywania się. No i zaczynamy kwalifikację. Wojciech Fortuna. Przyzwoity skok. Stefan Hula. Stefan trochę za bardzo poszedł do góry. Adam Małysz. Niestety. I Olek zniszczył. Będzie piękny skok, tak jest. Frankie Five. No, miejmy nadzieję, że damy to. Ale ciężko będzie z kwalifikacją dla Frankiego Klimek Murańka. Klimek podobny skok do Frankiego. Jego nie zobaczymy. Jan Ziobro. Odbicie z jednej nogi i może sobie lecieć do ciepłych krajów. Piotr Żyła. Przynurkował. Super. I Łukasz Rutkowski. Niestety nie będzie udany skok ze względu na to, że zbyt wczesne odbicie. I Kamil Stoch. I dlaczego z jednej nogi mi się odbija? Pytanie za 100 punktów. I Czarny Koń, Puchar Świata, Paweł Kurpisz. Aj. Teraz nieudany skok. Chyba statysta. No i ja rozumiem, że na każdej skoczni inaczej trzeba się układać, ale bez przesady. Pablito biceps. Układam się na narkach, a on mi gwałtownie, kurde. Konrad Bonak. No tak, odbicie z jednej nogi. Spadaj, Bonak. Robert Mateja. To jest zbyt wczesne wybicie i on chce odlecieć bez prędkości. Super. Patryk Gałka. Wiatr jeszcze pod narty. Dobre wybicie Patryka, ale nie wiem, Tomasz Byrd. Bez komentarza. Mateusz Chrzano. Krzysio Biegun. Może Dawid coś skoczy. No niestety.
Może ja sobą skoczę, chociaż wątpię w to. Zbyt płaskie wybicie. Kasi zajebioza. No. No i nie dało mu to kwalifikacji. Marek Rosenberg. Marek powalczył o odległość. Raczej też nie będzie miał kwalifikacji Paweł Ejkarot. No, zobaczymy. Łukasz Luki. Aj. Upadek Łukasza. Damian Ronaldo. No, przyzwoity skok. I Dawid Cyberplum. Niestety. I Maciej Kot. Nurkowanie. I Damian van Lifepool. Niestety Damian. Słabizna. I Borys Kalesony. Wczesne wybicie. No i niestety nie powalczył Borys. Krzysio Miętus. Krzysio Płasko walczył o odległość i Radek Jachres. Rondu i Radek. To nie ma sensu. Rafał Ślisz. I Marcin Bachleda, wicelider. Ale bez formy. No i zaczynamy pierwszą serię konkursową. Oleg zniszczył. Upadek, niestety. Frankie Five. I Marek Rosenberg. Marek powalczył odległość. W drugiej serii go zobaczymy. Paweł Ikarot. No i trochę do góry, no i a raczej go zobaczymy w drugiej serii. Damian Ronaldo. Krzysio Miętus. Oj, Krzysio, zbyt wczesne wybicie. Go nie zobaczymy. Radek Jachres. Oj. Radek jest na pograniczu. Rafał Ślisz.
Biskot Rafała i Marcin Bachleda. Ledwo co się załapi Bachleda. A Radek Jachres się nie załapał. No i zaczynamy drugą serię. Olek zniszczył. No niestety. Zobaczymy jak Marcin Bachleda sobie poradzi. Damian Ronaldo. O, przyzwoicie. Ej, Paweł, ej, Karot. Przyzwoity skok. 128 metrów. Rafał Śliż, 13 po pierwszej serii. O, Marek, 9 po pierwszej serii. No i koniec. Wygrał Antoni Hajek przed Wolfgangiem Leutlem i Pajerem Kilianem. Najwyżej Paweł Karo, 13, 16, Marek Rosenberg, 19, Damian Ronaldo, 20, Rafał Śliż, 29, Olek Zniszczoł i 30, Marcin Bachleda. A to lista. No i Antonin Hajek zbliża się do Marcina Bachledy. Jadek Jachres, Krzysio Miętusi, Borys Kalesony, Damian Fan Life, Pultama Ronaldo, Paweł Ikarot, Maciej Kot, gdzie jest Dawid? Dawid Cyberblum jest 26. No, ciekawie się zapowiada dalsza część sezonu. Więc zapraszam Was na kolejne konkursy. Do zobaczenia. Hej!